W latach 2000 świat był zakochany w technice. Pędź i rozwalaj, oto etos branży. Szalenie nieodpowiedzialne podejście. Na całym świecie pali miliard ludzi. Widzieliśmy w tym ogromną szansę dla zdrowia publicznego. Zainspirował mnie sposób, w jaki swoje produkty reklamuje Apple. Piękne przedmioty czci. Przyszliśmy tam, by walczyć z branżą tytoniową. Mieliśmy wyprzeć ich z rynku. A wy im nas sprzedajecie? Weszliśmy w spółkę z diabłem. Nikt nie mógł przewidzieć, że tak to chwyci wśród dzieci. Juul rozsyłał darmowe próbki do długiej listy influencerów i celebrytów. Uruchomienie takiej kampanii jest jak wypuszczenie dżina z butelki. Nie ma powrotu. 15-latki wciągnięte w vapingowy odpowiednik palenia łańcuchowego. Zniweczyli cały dokonany postęp. James i Adam stracili kontrolę. Problemy zdrowotne związane z vapingiem, uszkodzenia płuc, z bólu aż przykucnęłam. Nie mogłam oddychać. Nasz cel to walka z papierosami i ratowanie ludzi. Sprzedajecie truciznę, a waszym celem są młodzi ludzie.